Właśnie na torowisku tramwajowym na Jana III Sobieskiego, a nade mną znajduje się sieć trakcyjna. I to jest dobra informacja, bo za niecałe 2 miesiące tędy mają już jeździć tramwaj, konkretnie od września 2024. Czy im się to uda? Sprawdźmy to w dzisiejszym filmie, gdzie przejedziemy się od Branickiego przez cały odcinek Mokotowskiej, włącznie z odnogą na Stegny i kończąc oczywiście w Śródmieściu. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest Platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć wąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Wilanów. Jesteśmy właśnie w miasteczku Wilanów, nad nowym torowiskiem, które tutaj jest właściwie gotowe. Ale właściwie, bo doskonale już teraz wszyscy wiemy, że we wrześniu 2024 tramwaje nie pojadą jeszcze do Wilanowa. Ani do Branickiego, ani na Mokotowie, ani nigdzie dalej, poza Gagarina. Dlaczego? Ponieważ teraz dowiedzieliśmy się, iż podkłady źle po prostu przyjmują aktualne warunki atmosferyczne i po prostu się źle mogą starzeć. Dlatego też trzeba je wymienić. Przez to tramwaj do Wilanowa będzie opóźniony około 8 tygodni. To znaczy, że tramwaje pojadą dopiero na przełomie listopada lub października, ale znając życie, ten termin jest trochę wygórowany, bo prace, jeżeli chodzi o naprawy, już trwają od dłuższego czasu. Niemniej, kiedy nagrywałem ten film, nie wiedziałem jeszcze, że są opóźnienia i patrząc na całą inwestycję, mogłem wtedy stwierdzić, że właściwie uda im się skończyć, bo przejezdność, jeżeli chodzi o całe torowisko tramwajowe, pomijając kraniec Bernickiego, była właściwie prawie całkowicie gotowa. Niemniej, zobaczymy to w dzisiejszym filmie dokładnie, jak to teraz wygląda, więc jak ktoś macie to z działu, możecie sobie skakać do poszczególnych wszystkich przystanków tramwajowych, które tutaj są budowane w ramach tej inwestycji. Jest ich oczywiście całkiem dużo. Przejdziemy się nad całym odcinkiem na Mokotowie, również na tym, co dzieje się w Śródmieściu i zetkniemy sobie tam, co się dzieje przy Rakowieckiej, bo prace teraz tam są dosyć pilnie realizowane i też niedługo, bo w sierpniu 2024 tramwaje zupełnie znikną z Pławskiej, w związku właśnie z budową tramwaju do Rakowieckiej. A w przyszłości tramwaje pojedą tutaj jeszcze dalej prosto do południowej obwodnicy Warszawy. Tutaj w przyszłości Aleja Rzecz Pospolitej w końcu będzie wydłużona. Będzie mieć 2 jezdnie na tym długim, brakującym aktualnie odcinku, gdzie po prostu są aktualnie haszcze i dojedzie właśnie do tego wiaduktu w tym miejscu, który jest w ramach obwodnicy wybudowany i pod tym wiaduktem będzie możliwość przejazdu. W przyszłości, dalekiej przyszłości, tramwaje może nawet dojedą do Pałsina, bądź po prostu też tutaj będą jechać obok tych nowych domków, które w tym miejscu powstają. Niemniej, na razie to są dalekie plany, bo tu jest mała droga. Torów tramwajowych tutaj nie ma, a pętla docelowa ma powstać obok obwodnicy, tak aby po prostu tramwaje tutaj na spokojnie mogły zawracać nie tylko i wyłącznie dwukierunkowe, ale również tramwaje jednokierunkowe. Natomiast ten plan jest oddany do 2050 roku, więc znaczy do 2050 roku mają powstać tutaj te prace, jeżeli chodzi o te 2 jezdnie i pętlę tramwajową. Niemniej, jak dobrze wiecie, jeżeli coś jest planowane na kiedyś, no to właściwie palcem po mapie możemy sobie rysować i nic macie nie jest realizowane. No, może decydor terenu po prostu jest tutaj zastawiona. Natomiast nie zmienia faktu, że przechodzimy sobie do tego, co faktycznie w tym miejscu się dzieje. I zaczynając od tego, co się tutaj dzieje na skrzyżowaniu z ulicą Bernickiego, możemy zaobserwować, że w tym miejscu układ drogowy się zmienił, bo na całej prawie długości już tramwaju do Wilanowa możemy pojechać nową jezdnią, jeżeli chodzi o samochody i autobusy. Tak, faktycznie tutaj to zostało zmienione. Dosłownie w momencie, kiedy ten odcinek nagrywałem, to był dzień pierwszy, kiedy zostało przerzucone, bo to są ujęcia z przed tygodnia mniej więcej, z poniedziałku zeszłego tygodnia i wtedy też zobaczyłem, że tutaj już cała jezdnia jest po części frezowana, jak i również możecie zobaczyć, że tutaj są układane nowe rozjazdy. Rozjazdy, dzięki którym tramwaj będą mogły tutaj wjechać na 3 krawędzie peronowe, bo pamiętajcie, że przystanki tramwajowe cały czas mają swoje perony. Większość przystanków w Warszawie, właściwie wszystkie mają, tylko mają 2 krawędzie peronowe, znaczy mają po jednej krawędzi peronowej i mamy po prostu 2 przystanki po jednej i po drugiej stronie, czyli 2 perony po prostu. Natomiast ten przystanek będzie zupełnie inny, bo tutaj przystanek będzie po środku, tak samo jak na Gagarina, z tym, że tutaj będą zamiast 2 torów po bokach, to będą 3 tory po bokach. Po prostu jeden będzie trochę krótszy i będzie się kończyć w połowie. Niemniej, aby wjechać na te wszystkie tory, tutaj są potrzebne rozjazdy. To zjazdy są już aktualnie montowane. Same rozłożenie, dozlokowanie i złożenie tych puzli, znając życie, będzie trwać jeszcze przez najbliższy około miesiąc, więc prace się tutaj zakończą najprawdopodobniej jakoś na początku września, jeżeli chodzi o całe spawanie, łączenie tych wszystkich torów, no i później oczywiście będą trwały prace przy pozostałych elementach, jeżeli chodzi o chociażby zielone torowisko, ale raczej bardziej będą tutaj prace realizowane przy budowie, a właściwie przy dościąganiu całej nowej sieci trakcyjnej. Wszystkie oczywiście te zjazdy w tym miejscu będą elektryczne, w skrócie będą ustawione automatycznie przez motorniczego, który po prostu będzie wjeżdżać. Rozjazdy zjazdowe będą po prostu na sprężynach, będą się przestawiać automatycznie. Niemniej tak to tutaj wygląda. Rozjazdy są też tak poustawione, aby na spokojnie tramwaje z toru, który jest najbardziej tutaj właśnie po lewej stronie, tak teraz lecimy, na ten tor, mogły wjeżdżać i wyjeżdżać niezależnie od tego, jak wygląda ruch na drugim torze, tak po prostu, żeby ruch mógł być rozdzielony na te dwie linie na spokojnie. Znajdziecie tramwaje, bo tutaj mają być dwie głównie linie tramwajowe, 15 i 14 według aktualnych planów, i znajdziecie 14 będzie kończyć swoje trasy na prawym torze, tak patrząc z aktualnego ujęcia, a 15 będzie kończyć na torach dwóch po lewej stronie. Czemu tak to sądzę? Bo po prostu są dwa tory, dwie krawędzie peronowe, a 15 będzie dużo częściej odjeżdżać, po prostu żeby zwiększyć tą częstotliwość. Będą dwie krawędzie peronowe, żeby po prostu tramwaje mogły szybciej wymieniać się kierunkami. Niemniej tak to właśnie w tym miejscu wygląda. Tramwaje będą odjeżdżać no, całkiem często, bym powiedział, bo tam w godzinach szczypnie nawet co jakieś 3 około minuty wyjdzie, więc całkiem niezłe wyniki w tym miejscu będą. Co nie zmienia faktu, że tutaj po boku z prawej strony możemy zobaczyć jezdnię, która została wyłączona chwilę przed tymi nagraniami z użytkowania i już wtedy rozpoczęły się pierwsze prace, jeżeli chodzi o frezowanie tej nawierzchni, a tutaj z kolei pod samą świątynią możemy zobaczyć już ładny, nowy peron tramwajowy. Przystanek tutaj z krawędzi peronową, jak widzicie, jest całkowicie gotowy. Są też informacje dla osób niewidomych. Sama płyta betonowa jest realizowana, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe, od dłuższego czasu w tym miejscu. Przejazd w tym miejscu również jest gotowy, ale ruchu przez niego na razie nie ma. No i dalej możemy zobaczyć, że tutaj całkowicie układ drogowy jest trochę pozwężony, niektóre ulice są nieprzejezdne. Sada nawierzchnia oczywiście musi być całkowicie zlikwidowana i na całej długości tej inwestycji będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, jeżeli chodzi o drogi. Jeżeli chodzi o drogi rowerowe, tutaj będzie gorzej, bo nie wszystkie drogi rowerowe są metalizowane w ramach tej inwestycji. Niezmiennie jednak samochody i autobusy będą miały na całej długości nowy asfalt. Układ drogowy, jeżeli chodzi o pasy, tutaj o liczbę pasów w samym miasteczku Wilanów i samym Wilanowie się właściwie zupełnie nie zmienia. Tu będzie tak samo jak było wcześniej, jeżeli chodzi o układ drogowy i przebieg mniej więcej też tej drogi. On też tutaj zbytnio nie jest naruszony, no pomijając tam jezdnię, która się właśnie została przebudowana po lewej stronie. Jezdnia to jest tutaj po prawej stronie, czyli jezdnia wschodnia. Właściwie nie została ruszona całkowicie w ramach tej inwestycji i ona jest mniej więcej w tym samym starym przebiegu, bo tutaj receta pod tramwaj powstała już dosyć dawno temu i od tamtego czasu było wiadomo, że tramwaj tu kiedyś powstanie. No i do tego też łatwo było go tutaj wstawić i sam tramwaj, a właściwie tory wilanowe stoją tutaj już od długiego czasu. Natomiast na Mokotowie dużo więcej było do przebudowy, bo tam też po prostu nowsza starsza infrastruktura i po prostu dużo więcej było przebudowanych rzeczy pod ziemią. A tutaj, biorąc pod uwagę, że to nie miara miasteczko Wilanów nie jest aż tak stare i od początku było wiadomo, że ten tramwaj tu kiedyś powstanie, było tak to wszystko realizowane, po prostu tych prac w tym miejscu nie było aż tak dużo niezbędnych do realizacji w tym momencie. Dalej lecieliśmy do przystanku Oś Królewska. I tutaj możemy zaobserwować, że przystanki tramwajowe, właściwie przystanek tramwajowy w kierunku Branickiego jest już gotowy. Przejazd tutaj przez te skrzyżowania jest w miarę utrzymany. Zresztą jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, wszystkie wjazdy i wyjazdy, wloty i przejścia dla pieszych w miarę są tutaj obsługiwane. Nie zmienia to jednak faktu, że ten wlot właśnie w tą stronę jest na trochę gorszej nawierzchni, bo tam faktycznie się przejeżdża przez tą nawierzchnię, która jeszcze musi być zlikwidowana w najbliższym czasie. I tutaj oczywiście przystanki tramwajowe będą na części betonowej, natomiast same tory na całym odcinku wilanowskim będą w rozchodniku. W skrócie tutaj autobusy będą jeździć jezdnią, a tramwaje będą jeździć po zielonych torach. Tak jest to zaplanowane do samego przystanku przy Sobieskiego, czyli tam po prostu, gdzie wjeżdżamy już w Jana III Sobieskiego, tam już autobusy na chwilę, na krótki odcinek wjadą. I dokładnie tutaj widać lewoskręt tutaj, który będzie dla autobusów, w skrócie bus pas. Będą mogły tutaj autobusy jadące dalej prosto w Jana III Sobieskiego wjechać na torowisko tramwajowe, przejechać przez całe skrzyżowanie i skorzystać ze wspólnego przystanku dla autobusów i tramwaju. Zresztą tu dokładnie to widać. Jest ten wjazd, nie jest to budowa betonowa w tym miejscu, bo oczywiście te autobusy nie będą jeździć po rozchodniku. No i dalej możemy zacząć już powstający nowy peron przystanku tramwajowego tutaj w tym miejscu po prawej stronie. Jak widzicie, on się tutaj już zarysowuje. Oczywiście z tych przystanków tramwajowych w większości miejscach będą zejścia z jednej i z drugiej strony, tak i również w tym miejscu jest, a dalej za przystankiem jest już faktycznie zjazd z torowiska tramwajowego dla autobusów, które po prostu będą się tutaj włączać do ruchu, jeżeli chodzi o cały układ. Tak tutaj też będzie zrealizowana sygnalizacja świetna, bo autobusy na spokojnie mogą się włączać bez konieczności czekania na samochody, bo wiadomo, że się włączają ze środka, więc muszą tutaj ustąpić pierwszeństwo. Niemniej jest to tak zrealizowane, bo faktycznie, znaczy będzie tak zrealizowane, mam nadzieję, że po prostu sygnalizacja świetna wpuszczała najpierw autobusy, a później ruch drogowy, biorąc pod uwagę, że i tak wszyscy tutaj będą stali tam przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Tak to wygląda w skrócie. Teraz zerknijmy sobie dokładnie na ten cały węzeł przystankowy Sobieskiego, bo tu oczywiście, pomijając wjazd dla autobusów na torowisko tramwajowe, dużo więcej się dzieje, bo sam układ drogowy tutaj też podobnie jak przy pozostałych inwestycjach dużo się nie zmienia. Dużo się zmienia jak zawsze pod ziemią. Drogi rowerowe oczywiście będą teraz tutaj dostrzeżone do tych 3 metrów. żeby na spokojnie nie było aż tak dużych korków rowerowych i nas można było stać niekoniecznie na ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o same przystanki autobusowe, one tutaj w tym miejscu zostają dokładnie tam, gdzie były wcześniej. Jeżeli chodzi o same bypassy drogowe, też pozostają w tych samych miejscach. Jeżeli chodzi o liczbę pasów, również tutaj się to nie zmienia. Może na Jana III Sobieskiego będzie trochę węziej, jeżeli chodzi o jeden pas. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli chodzi o cały układ tutaj, jeżeli chodzi o Aleję Wilanowską, będzie dokładnie tak samo, jak było przed przebudową. Oczywiście wiadomo, że teraz jest zwężenie i tylko łącznie są po dwa pasy w każdym kierunku, albo nawet trochę jest wężej. Nie zmienia to jednak faktu, że to jest oczywiście na czas samej inwestycji, jeżeli chodzi o budowę. Ale tu, jak widzicie, będą już dwa pasy w każdym kierunku na Sobieskiego. Następnie tutaj autobusy będą miały przystanek jeszcze kawałek i tutaj będą zjeżdżać za samym przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym z części tramwajowo-autobusowej i na dalszym odcinku mokotowskim do Alei Witosa. Tramwaj będą jeździć głównie po rozchodniku. To też jest oczywiście dużym plusem, bo dzięki temu tramwaj jeżdżą ciszej. No i oczywiście jest przyjemniej, jak i również dzięki temu dobrze działa tutaj po prostu w tym miejscu odwodnienie. Następny przystanek mamy Nałęczowska. Przystanek znajdujący się tutaj obok kolejnego kościoła z kablami wysokiego napięcia, jak widzieliście. I co najważniejsze, z jednym już przystankiem tramwajowym, który w tym miejscu powstał. W kierunku centrum Warszawy mamy już przystanek tramwajowy tutaj zrealizowany w miarę. Również w tym miejscu się pojawiła sieć trakcyjna, czego nie widzieliście. Ona jest mniej więcej zarysowana, z tego co pamiętam, prawie do przystanku przy Osi Królewskiej. Sieć trakcyjna się już ciągnie i ona się stąd tak ciągnie właściwie prawie już do Dolnej na pewno, ale prawie się ciągnie do samej Spacerowej, więc sieć akcyjna tutaj została już również rozwieszona, dlatego mówię, że ta inwestycja de facto nie jest aż tak dużo oddalona od samego ukończenia, bo gdyby nie te podlewy, no to właściwie można było to by na spokojnie oddawać do użytku, nawet z jednym po prostu torem na Branickiego, bo tam po prostu jeden tor jest trochę krótszy i jeszcze nie został całkowicie ukończony na całej długości, jeżeli chodzi o chociażby podbudowę betonową, bo tam wszystkie przystanki na Branickiego po prostu nie mają jeszcze całej długości. Jeden tor, gdzie była jeszcze do niedawna nawierzchnia, po prostu asfaltowa i ruch samochodowy, nie zostały jeszcze wydłużone do samego końca. Nie zmienia tego faktu, że tutaj chociażby w tym miejscu możemy dokładnie zobaczyć, że i nowa, i stara jezdnia już właściwie całkiem ładnie jest tutaj zarysowana. Mamy też tory, które są na całej długości zrealizowane, z siecią trakcyjną również. Nie ma co prawda jeszcze oczywiście żadnych nowych dróg rowerowych z nowym asfaltem, ale chodniki powoli się pojawiają. No i ta po prawej stronie jezdnia niedługo będzie włączona do ruchu i tam już faktycznie będzie przyszczony cały ruch samochodowy, bo to też po prostu jest niezbędne w ramach kolejnej organizacji ruchu w tym miejscu. Lecimy sobie tutaj nad takimi rozjazdami. One może w przyszłości kiedyś będą wykorzystywane. Znając życie, sądzę, że tutaj tramwaje będą mogły kończyć, gdyby przypadkiem coś się wydarzyło na pętli na Stegnach i po prostu 19 będzie kończyć swoją trasę właśnie tutaj na Świętego Bonifacego, bądź po prostu też, kiedy będą tramwaje warszawskie, bądź też po prostu ZTM, chciały zrobić więcej kursów na tym odcinku mokotowskim w kierunku centrum. W skrócie po prostu niektóre kursy 15 będą mogły kończyć swoją trasę tutaj na przystanku Świętego Bonifacego bez konieczności jechania na pętlę Stegny. Daje to tyle, że po prostu jeden przystanek mniej, ale trzeba zmienić kabinę, jeżeli chodzi o motorniczego, więc to trochę może ograniczyć możliwości w tym miejscu, po prostu też trochę więcej czasu może zająć. Ale zobaczymy, no jest taka tutaj możliwość, oczywiście wiadomo, że zawsze na plus są takie rozwiązania w tego typu miejscach, żeby po prostu tych rozjazdów było dużo więcej, żeby nie trzeba było wystawiać wszędzie tych nakładek tymczasowych, tylko po prostu tak to można było realizować. Też to jest duży plus, jeżeli w przyszłości będzie realizowany tramwaj właśnie do tej docelowej pętli przy południowej obwodnicy Warszawy. Dzięki temu po prostu tramwaje będą mogły kończyć swoją trasę tutaj wszystkie, w tym miejscu, część na Stegnach, część tutaj na Świętego Bonifacego, a następnie będą po prostu mogły kursować autobusy zastępczej komunikacji, no a tam będą mogły być realizowane. Niemniej wtedy tramwaje tutaj na spokojnie jeszcze dojedą na tym krótkim odcinku. Tymczasem tutaj, jak widzicie, rozjazdy są montowane. Też przy okazji widzicie pojazd, który po prostu nawilża całą nawierzchnię, bo tu akurat tak to nagrywałem, to było około 35 stopni, więc był dramat. No teraz się chodziło, więc jest dużo przyjemniej. Niemniej, kiedy nagrywałem ten film, nie było aż tak przyjemnie. Tu możecie zobaczyć, że już całkowicie prawie są zamontowane tory w splocie. Co prawda tutaj jeszcze nie ma zamontowanego rozjazdu docelowo całkowicie. Niemniej, tu już mamy faktycznie szyny w splocie zainstalowane. Tutaj jest sama krzyżownica, gdzie tramwaj będą skręcać właśnie w kierunku pętli na Stegnach. Pętli na Stegnach oczywiście jeszcze nie ma nowej i całkowicie tam nie ma torów. No i tutaj oczywiście od drugiej strony również mamy tory. Również jest tutaj, są rozjazdy w splocie, aby na spokojnie tramwaj mogły jechać. Ogólnie tramwaj Dawidnowa to jest taki trochę przepych, jeżeli chodzi o kasę, bo dzięki temu, że wszędzie zostały zainstalowane rozjazdy w splocie, nawet na kierunkach, które po prostu nie będą raczej często wykorzystywane, będzie można w przyszłości dużo lepiej mogli planować. Mniej więcej mógłbym porównać tramwaj do Wilanowa, jeżeli chodzi o możliwości dodatkowych rozjazdów, dodatkowych możliwości do centralnego odcinka drugiej linii metra, gdzie też po prostu było więcej pieniędzy i udało się wybudować chociażby wyjścia za pomocą schodów ruchomych wszędzie, nawet do nasypu kolejowego na Stadionie Narodowym. Ale dobra, dosyć tych sarkazmów, lecimy sobie prosto do pętli Stegny, gdzie oczywiście też są realizowane prace, ale pętla na Stegnach będzie oddana do użytku jeszcze później niż była planowana. No i oczywiście nie w tym roku. Nie w tym roku, bo pierwotnie pętla na Stegnach miała być gotowa na koniec 2024 roku, ale już teraz wiemy, że ma być oddana do użytku w pierwszym kwartale 2025, co oznacza, że de facto, że po prostu w marcu najprawdopodobniej pojedziemy tramwajem na Stegnie. W skrócie 19 dopiero się pojawią najprawdopodobniej w marcu 2025. Też dopiero wtedy będzie oddana do użytku pętla autobusowa w tym miejscu, bo ta pętla będzie właśnie wspólna dla autobusów i tramwajowych. Łącznie pętla będzie miała 3 perony, 2 perony dla autobusów, 2 perony dla tramwajów, z czego jeden peron będzie wspólny i dla tramwajów, i dla autobusów. Sama pętla będzie mieć możliwość rozbudowy przyszłości, aby po prostu tramwaje pojechały dalej prosto do metra Wilanowskiej, ale ta przyszłość jest jeszcze nie zarysowana i de facto po prostu tutaj powstanie tylko łącznie, z tego co pamiętam, jeden rozjazd, który nie wiem, czy w ostatecznym projekcie wykonawczym zniknął, ale był jeszcze w wizualizacjach i do niedawna również był jeszcze w ostatecznych projektach. Niemniej tutaj widzicie, całkowicie jest to sprowadzony na tej długości Świętego Bonifacego ruch jednokierunkowy, tylko i wyłącznie jadąc od Jana III można tutaj wjechać i przejechać całą tą ulicę, a tego też autobusy wtedy dosyć potężnie jeżdżą objazdami w tym momencie. Prace tutaj są głównie realizowane aktualnie pod ziemią, więc tutaj nie zobaczymy jakichś większych, wielkich prac, jeżeli chodzi o nowe krężniki, nową nawierzchnię, nowe drzewa, czy chociażby nowe tory. Oczywiście widać, że tutaj jest wszystko już rozkopane tam, gdzie będą chociażby nowe tory. Widzimy już tutaj szyny poukładane po prawej stronie chociażby. Natomiast jeżeli chodzi o nową nawierzchnię, tu jej jeszcze nie uświadczymy, bo najpierw trzeba wszystko zrealizować, jeżeli chodzi o część podziemną. No i oczywiście wyburzyć pętlę autobusową, która jak widzimy w trawie całkowicie jest już wyburzona. Tam jeszcze na górze widzimy stare chodniki, jest tam też część betonową, asfaltową. Ona musi być tutaj całkowicie zlikwidowana. Wiadomo, że też tutaj muszą być pozostawione dojścia do świątyń, które się tutaj znajdują w okolicy, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w tym miejscu, jak również przy poprzednich przystankach, więc tutaj te wszystkie dojścia muszą być zachowane. Niemniej tutaj będzie całkowicie po nowemu, będzie nowa nawierzchnia, wzdłuż całej inwestycji też powstanie oczywiście nowa droga rowerowa, z tego co pamiętam będzie i po jednej, i po drugiej stronie ulicy, a sama ulica będzie mieć teraz po jednym pasie w każdym kierunku, będzie mieć cały czas co prawda dwie jezdnie, ale będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku, po środku będą tory tramwajowe z rozchodnikiem. W skrócie po torach tramwajowych nie będą jeździć autobusy, tylko będą latać owady. No i oczywiście będzie zielono. Może też jakieś tutaj pojawią się przeprawy, tak jak to się pojawiło już na innych odcinkach, chociażby na obozowej. Niemniej, jak widzicie, na całym tym odcinku aktualnie trwają prace jeszcze przy wyburzeniu, przebudowie części podziemnej. Nie widzimy jeszcze nigdzie elementów nowej infrastruktury, jeżeli chodzi o część już taką naziemną. Pod ziemią oczywiście trwają głównie teraz prace, jeżeli chodzi o odcinek. I tak jak powiedziałem, prace mają się przy nim dopiero zakończyć w pierwszym kwartale 2025 roku, dlatego też tutaj te utrudnienia będą trochę jeszcze trwały. I to faktycznie będzie całkiem długi czas. Tymczasem, jak widzicie, tam są rozjazdy właśnie na Świętego Bonifacego w kierunku Stegny i następnie widzimy cały ten kolejny odcinek, który oczywiście będzie zielony i tutaj kolejne przystanki autobusowe, które w tym miejscu będą powstawać razem z jednym jeszcze przystankiem tramwajowym, gdzie widzimy dokładnie już jego tutaj podbudowę betonową. Oczywiście przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe, a następnie jest część torowa, która po prostu jest z całej konstrukcji betonowej. W ten sposób najprościej zobaczyć, gdzie będą docelowe przyszłościowo przystanki tramwajowe. Więc tutaj przystanek Czarnomorska, jak widzicie, będzie tutaj się zaczynać, jeżeli chodzi o część tramwajową i będzie się ciągnąć do końca tej podbudowy betonowej, gdzie oczywiście będzie też, z tego co pamiętam, drugie zejście za pomocą przejścia dla pieszych i również przejazdu rowerowego. Oczywiście ta podbudowa betonowa też się pojawia w miejscach, gdzie po prostu jest wspólna część dla autobusów i dla tramwajów. Niemniej w głównej mierze ona się pojawia tam, gdzie są po prostu przystanki tramwajowe. Dlatego też, że po prostu tramwaj najwięcej używa piaseczniczy podczas ruszania i hamowania przy przystankach tramwajowych, głównie oczywiście zimą, jak i również w trakcie jesieni. Dlatego też w tego typu miejscach rozchodni po prostu cało znosił tak dużą ilość piasku i dlatego tam jest realizowana konstrukcja betonowa, a nie rozchodnik. Zresztą o tym już mówiłem nie w jednym filmie, ale coś wam teraz już o tym przypomniałem. Lecimy sobie dalej do kolejnego przystanku tramwajowego, który będzie się znajdować po drugiej stronie skrzyżowania, czyli właśnie w tym miejscu Mangalia. I jak widzicie, tak jak powiedziałem poprzednio, jest podbudowa betonowa, czyli w tym miejscu będą przystanki tramwajowe, a następnie kończy się podbudowa betonowa, znaczy kończy się ta na wysokości główki szyny, zaczyna się ta niższa i mamy na dalszym odcinku rozchodnik. Później jest całe skrzyżowanie z Aleją Witosa i z trasą Siekierkowską, która w tym miejscu oczywiście się znajduje i tutaj też są utrudnienia. Tu już widzimy kolejne elementy, jeżeli chodzi o torowisko tramwaje, które tutaj jest łączone. No i na dalszym odcinku widzimy szyny. Ogólnie jeżeli chodzi o zaawansowanie inwestycji, z tego co pamiętam na jakoś mniej więcej początku tego miesiąca, zaawansowanie całej inwestycji, jeżeli chodzi o całą długość torów tramwajowych, to było około 75%. Natomiast to chodzi, wliczamy to też pętę na Stegnach. Natomiast największe miejsca, gdzie faktycznie brakuje tych torów, to pomijając rozjazdy na Świętego Bonifacego, to, no i oczywiście na Branickiego, gdzie też po prostu jest dosyć dużo rozjazdów, to najwięcej brakuje również tutaj właśnie przy samej Alei Witosa, bo tutaj po prostu trwają prace przy przebudowie całej tej części, jeżeli chodzi o duży układ drogowy, duży ruch samochodowy. Co prawda już samochody jeżdżą po nowej nawierzchni przez tory tramwajowe, niemniej cały czas druga jezdnia jest cały czas tutaj jeszcze realizowana. Oczywiście w tym miejscu tworzą się korki, chociaż ja nagrywałem to w godzinach, kiedy tych korków aż tak dużych nie było. Niemniej możecie zobaczyć, że faktycznie tutaj ruch został pozostawiony cały czas na dwóch jezdniach i po dwa pasy właściwie w każdym kierunku, ale jadąc z Mokotowa, no jest słabo, a właściwie bardziej jadąc z Ursynowa. Niemniej, jak widzicie, ruch w tym miejscu jest całkiem potężny. No i oczywiście tutaj nie muszę chyba mówić, że po przebudowie, po całej inwestycji ruch na samej Alei Witosa będzie taki pozostawiony, taki jaki był. Czyli będzie tyle samopasów, nie będzie tutaj to zwężone, będzie zwężone tylko łącznie jeżeli chodzi o Jana III Sobieskiego. W związku z tym, że po prostu po środku trzeba było wstawić tory tramwajowe. No i na dalszym odcinku też buspas. Tutaj będzie już właściwie od przystanku Idzikowskiego. Chociaż to za chwilę, bo najpierw tutaj te całe skrzyżowanie właśnie z Idzikowskiego. Tu też, co ważne, planowana jest nowa linia autobusowa, która tędy właśnie nową częścią tej ulicy ma pojechać prosto do metra Wilanowska, nową tą trasą właśnie. Jakiś czas temu już powstały na Idzikowskiego nowe przystanki autobusowe, niemniej żadnej linii autobusowej tutaj jeszcze nie było, a teraz zostanie puszczona nowa linia autobusowa, która będzie właśnie tędy jeździć. I to jest dobra informacja, bo faktycznie tam trochę jest tych mieszkańców, żadnej komunikacji wcześniej nie było, to teraz tutaj coś będzie funkcjonować. No i to właśnie w tym miejscu się będzie łączyć. To oczywiście w ramach tego układu drogowego przystanki tramwajowe będą po drugiej stronie skrzyżowania, czyli tak jak teraz widzimy po tej stronie skrzyżowania. Przy samej Alei Witosa nie będzie żadnych przystanków tramwajowych, będzie po prostu trzeba do nich dojść. Jest to zrealizowane w ten sposób, bo po prostu tramwaje mogły szybciej na zielonej fali przejechać przez całe skrzyżowanie i nie stać tam w korkach, tak jak stoją samochody. No i teraz patrząc sobie z góry z lotu ptaka, możecie zobaczyć, że jest oczywiście podbudowa betonowa na samym przystanku tramwajowym. Nie mamy jeszcze jakkolwiek peronów tramwajowych, więc tutaj tych prac też trochę jeszcze pozostało. Chociaż cała część tramwajowa, jeżeli chodzi o torowisko i sieć taksina w tym miejscu już jest. No i następnie tutaj będzie rozchodnik, aż do tego miejsca, gdzie już będą wjeżdżać na cały odcinek do Spacerowej autobusy. Autobusy te będą się ciągnąć w jednym i w drugim kierunku. Co prawda sam przystanek Idzikowskiego będzie tylko łącznie dla tramwajów, jeżeli chodzi o część wspólną. Natomiast na dalszym odcinku tramwaje i autobusy będą miały wszystkie przystanki wspólne, ale też autobusy będą miały swoje osobne przystanki po różnych stronach skrzyżowania, bo po prostu nie z każdej strony będzie można bezpiecznie wjechać na torowisko tramwajowe i dlatego też przystanki będą rozdzielone w różnych lokalizacjach. Trochę będzie trudniej z orientacją się w tym miejscu, ale większość autobusów raczej będzie jeździć środkiem samej jezdni, czy po prostu będzie jechać po środku, jadąc z tramwajami. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten kolejny przystanek w tym miejscu, jak widzicie. On już ma zarysowaną, a właściwie był aktualnie składaną na tych ujęciach, płytę przystankową, jeżeli chodzi o przystanek w kierunku centrum Warszawy. Następnie mamy przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, ale to jest tylko tymczasowa część. Przystanek tymczasowy autobusowy. No i na dalszym odcinku możemy zaobserwować kolejne prace, jeżeli chodzi chociażby o ten wjazd tutaj właśnie w kolejną jezdnię. Wetowana oczywiście jest teraz możliwość wjazdu, więc tu nie ma problemu. Ale tylko i wyłącznie, znaczy, no nawet właściwie z jednej i z drugiej strony tutaj jest możliwość wjazdu, a nie ma wyjazdu z lewoskrętu zbetowana. Ale to dobrze, bo ten lewoskręt byłby całkowicie niebezpieczny. Niemniej, jak widzicie, tam jest już utrzymany, jest po nowemu, a tutaj na dalszym odcinku Jana III Sobieskiego będą jeździć wspólnie autobusy i tramwaje. Widzimy już tutaj zarys nowych krawężników. Szyny zostały wyjęte. One tutaj właśnie teraz czekają na tą nową podbudowę, o której trochę jeszcze więcej powiem za chwilę. Natomiast tutaj, jak widzicie, przed samymi przystankami będą możliwości zjazdów i wjazdów dla autobusów, albo po prostu mogą się włączyć i dołączyć do samego ruchu, w zależności po prostu od lokalizacji. No i tak to mniej więcej wygląda i doleciliśmy do przystanku Dolna. No i na Dolnej, rzecz jasna, dużo się dzieje, bo aktualnie w Dolną nie wjedziemy, więc to jest dosyć duże utrudnienie, jeżeli chodzi o chociażby sam zespół przystankowy. Część autobusów jeździ objazdami, jeździ trochę zupełnie inaczej. Niemniej na tym odcinku całkowicie jest już gotowe torowisko tramwajowe, włącznie ze siecią trakcyjną, bo ja tutaj też nagrywam jeszcze inne prywatne zlecenia w tym miejscu i doskonale widziałem, że sieć trakcyjna tutaj była montowana w ostatnim czasie. Niemniej ona jest już na całym odcinku, tutaj jest zrealizowana, również właśnie z całą częścią, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe, ale oczywiście brakuje najważniejszego elementu dla pasażerów, czyli przystanków tramwajowych. Tramwaj by przejechał, ale bez zatrzymywania, no i oczywiście tutaj musi w tym miejscu być wybudowane. Żadnego przystanku w żadnym kierunku tutaj jeszcze nie mamy, żadnych tych peronów, one tutaj jeszcze muszą być zrealizowane. Drugiej jezdni też nie ma, ale pamiętajcie, że też jeżeli chodzi o jezdnię, drogi rowerowe, przejście dla pieszych, wszystkie przejazdy rowerowe, nowe chodniki, nowe elementy zielone, rozchodnik na całej inwestycji, to będzie realizowane jeszcze później. To się nie zakończy w 2024, to się nawet nie zakończy w pierwszym kwartale 2025, to się dopiero zakończy, jeżeli chodzi o wszystkie prace na tramwaju do Wilanowa, włącznie z nowymi drzewami, sadzeniem, chodnikami, drogami rowerowymi i obydwoma jezdniami na całej inwestycji i oczywiście wszystkimi drogami, dopiero w połowie 2025 roku. Więc nieskromnie mówiąc, mogę powiedzieć, że za około rok ta cała inwestycja będzie gotowa w całości. Więc nie bez powodu w ostatnim filmie Zmniejsza z tym mówiłem, że tramwaj do Wilanowa został opóźniony o pół roku, bo tak to faktycznie de facto jest, bo inwestycja miała się zakończyć na koniec 2024, a zakończy się w połowie 2025 roku. I tutaj akurat jeżeli chodzi o budowę, patrząc na to, jak jest tutaj z zaawansowaniem, całkowicie widać i całkowicie to rozumiem. Mógłbym powiedzieć dokładnie, jak to wygląda z opóźnieniami i czym to jest spowodowane, ale niestety nie mogę tych wszystkich informacji wam powiedzieć. Niemniej jest to trochę inaczej zrealizowane, jeżeli chodzi o faktyczne utrudnienie, niż naprawdę to wygląda, jeżeli chodzi o przyczyny. Natomiast jak coś, może o tym powiem więcej, jak już cała inwestycja tramwaju do Wilanowa się zakończy. Możecie domyślać, piszcie w komentarzach, co według was jest faktyczną, prawdziwą przyczyną opóźnienia całej tej inwestycji. I nie mówię o tym, co faktycznie jest spowodowane w mediach, jak to wygląda, tylko co jest faktyczną i prawdziwą, ukrytą przyczyną tej całej inwestycji. A może zmyśla? Może nic nie ma? No, zobaczymy. A właściwie dowiecie się tego później. Natomiast w dzisiejszym filmie jeszcze jesteśmy tutaj właśnie teraz na Spacerowej. I tutaj możemy zacząć całkowicie już gotowy układ drogowy, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe, bo samochody cały czas jeżdżą jeszcze po tymczasowych jezdniach, no i nie ma jeszcze jednej jezdni samej belwederskiej w tym miejscu, jak i również Jana III Sobieskiego. To oczywiście jeszcze w tym miejscu nie zostało zrealizowane, bo to jest realizowane tak krok po kroku, ale najważniejsze było to, żeby puścić po prostu w tym miejscu już tramwaje. No i do tego, że dlatego tramwaje tutaj na Gagarina już sobie na spokojnie jeżdżą. Niemniej w tym miejscu też się znajduje właśnie po prawej stronie podstacja elektryczna, która po prostu zasila całą część tramwajową, jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa i tramwaj na Gagarina. Tutaj oczywiście mamy trzy tory tramwajowe. Po jednym z torów będą jeździć autobusy jadące w kierunku Wilanowa. No ale to jak widzicie jest wszystko rozkopane. I tutaj jeżeli chodzi o pracę, to głównie trwają prace przy wykańczaniu, ale tych prac tutaj aż tak dużo nie ma, bo wszystkie prace się właściwie teraz skupiły na tej poprawie tych wszystkich podkładów. I może o nich trochę teraz powiem. Dlaczego jest taki duży problem z nimi? Bo zwróćcie uwagę, że tramwaje tutaj już jeżdżą na Gagarina, nie było jakichś większych wykoleń. Tramwaje nie zatrzymują się, nie było problemów, no może teraz mi się zatrzymał tramwaj, bo się po prostu zawieścił i trzeba było podnieść i opuścić pantograf Hyundai. Nie zmienia jednak faktu, że tramwaje tutaj cały czas funkcjonują i żadnych większych problemów nie ma. I Trewulimek zaznacza, że nie ma tutaj problemów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo aktualnie i teraz nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Niemniej w przyszłości trzeba było po prostu robić ponowną profilację samego toru, czyli jeżeli chodzi o szyny. Ponieważ podkłady żywiczne, które tutaj zostały ułożone na tym już odcinku na Spacerowej, nie sprawują się dobrze, nie wiem jeszcze aktualnie dlaczego, no po prostu źle wchodzą aktualnie w reakcję i po prostu w przyszłości trzeba było to wszystko po części profilować i naprawiać. Dlatego też aktualnie są realizowane prace, jeżeli chodzi o naprawę tego odcinka. Prace są realizowane, kiedy tramwaje nie jeżdżą, w godzinach nocnych na całej długości tramwaju do Wilanowa, bo część po prostu podkładów została już zainstalowana tych jeszcze starych, zepsutych, a część jest realizowana zupełnie teraz po nowemu. Po nowemu wszystkie tory mają być zrealizowane od Spacerowej, a na Spacerowej będzie specjalna dołożona podkładka, dzięki tutaj po prostu to będzie już dobrze zrealizowane. Niemniej, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą część techniczną. Jeżeli jesteście bardziej szczegółowi, na stronie tramwaju do Wilanowa, tramwaj do Wilanowa, pisane łącznie.pl, możecie sobie dokładnie sprawdzić, tam jest pełna informacja od wykonawcy, co dokładnie jest nie tak i jak bardzo przepraszają wszystkich mieszkańców, że również w nocy przez to będą realizowane prace przez te najbliższe dodatkowe ekstra 8 tygodni. Ale tutaj z kolei patrząc teraz się znajdujemy już na górze, na Pławskiej, gdzie trwają oczywiście prace przy Rakowieckiej, bo oczywiście Rakowiecka również jest realizowana, a do samej Spacerowej i do tego, co tam się aktualnie dzieje i jeszcze jest niegotowe, wrócimy za chwilę. Tymczasem tutaj na Rakowieckiej, właściwie na Pławskiej widzimy kontraruch rowerowy. Nie wiem, kto wymyślił tą organizację ruchu. W sensie, jakby tak zupełnie nieironicznie, tam na spokojnie można by było pozostawić dwa ruchy w każdym kierunku, jeszcze dać parkowanie na jezdni. No ale no dobrze, chcieli wprowadzić kontrruch, no to jest. Jeżeli chodzi o to, tutaj budowę tramwaju na Rakowieckiej, o tym będzie jeszcze film najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Niemniej, jak widzicie na tych ujęciach, głównie prace teraz trwają przy usuwaniu starej nawierzchni, budowie nowej części podziemnej i w sierpniu będzie zamknięty ruch tutaj tramwajów na Pławskiej, możliwe, że również na Gagarina w związku z budową nowych torów. Nowych torów i rozjazdów, które po prostu są niezbędne tutaj do wybudowania, żeby tramwaj w przyszłości, dokładnie za 2 lata, mogły już skręcić w Rakowiecką. Czemu to wymaga zamknięcia ruchu w tym miejscu? Bo po prostu nie da się pracować przy utrzymaniu ruchu. Tak blisko po prostu ciężki sprzęt nie może pracować kursujących tramwajów, dlatego też po prostu będzie zamknięcie na około miesiąc. Z kolei tutaj został rozkopany rozchodnik, tory były, szyny były, rozjazdy były i zostały rozkopane. Ogólnie przy tych rozjazdach bym powiedział, dosyć dużo jest realizowanych prac i to doskonale osoby, które tutaj jeżdżą raz na jakiś czas, mogą zaobserwować. Ja się tutaj często pojawiam i widzę, że oni tu cały czas dłubią w różnych miejscach i robią te poprawki, ale no tak to niestety wygląda. Z innych ciekawostek powiem Wam, że w przyszłym roku z kolei będzie zamknięty ruch tramwajowy na Alei Niepodległości i tam na ten dosyć długi czas, również jeżeli chodzi o ulicę Grójecką i Aleje Zyńskie będą przerzucone z jednej strony na drugą stronę, więc w przyszłym roku, w przyszłe wakacje będzie bardzo dużo cudzień w Warszawie, również z przebudową torowiska tramwajowego na Marszałkowskiej, więc naprawdę powiem Wam, będzie all inclusive. Tymczasem tutaj na Spacerowej są cały czas oczywiście realizowane zjazdy, chociażby tutaj w ulicę Spacerową ze Spacerowej. Teraz będzie to oczywiście zrealizowane po nowemu, nie będzie przyjazdu dla wyjeżdżających właśnie tutaj jadących z Placu Unii Lubelskiej przez torowisko tramwajowe. Tutaj oczywiście też są jeszcze realizowane prace, jeżeli chodzi o te wjazdy, pozostałe układy drogowe w tym miejscu, jeżeli chodzi o ulicę Chocińską. Tutaj oczywiście tego wjazdu teraz nie ma, natomiast tam są realizowane prace. No i na Spacerowej powoli, ale jednak pojawiają się już powoli pierwsze prace, jeżeli chodzi o rozchodnik. Cały czas oczywiście nie mamy jeszcze na długości całej zrealizowanych chodników. No tu przy okazji był wypadek, samochód wjechał w słup od sieci trakcyjnej, ale z tego co wiem, tramwaje jeździły normalnie. Co się na tych ujęciach ich nie uświadczycie, a nadzór był, ale tramwaje z tego co wiem jeździły cały czas. Natomiast wracając do meritum, tutaj możecie zobaczyć, że tak, chodnik w miarę jest na całej długości, ale tam bliżej Goworka nie ma całej ciągłości. Natomiast jeżeli chodzi o drogę rowerową, to mogę powiedzieć, że nie ma jej. W sensie, no jest zarysowana, ale asfaltu tutaj jeszcze żadnego nie ma, ani pierwszej, ani drugiej warstwy, więc tutaj prace będą realizowane jeszcze przez długi czas. Przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe istnieją na papierze, ale de facto w praktyce istnieją tylko właśnie przejście dla pieszych i to raczej tymczasowe żółte, bo jeszcze nie ma docelowej organizacji ruchu. Sygnalizacja świetna też nie działa jeszcze w niektórych miejscach docelowa. Miejsca parkingowe są w miarę zarysowane, ale w związku z tym, że chodnik obok nich jest jeszcze nieostateczny, no to po prostu nie jest tak jest. Na dalszym odcinku, tutaj bezpośrednio już przy samym odcinku, przy skrzyżowaniu przy Belwederskiej możemy zobaczyć większy, szerszy układ drogowy, rozjazdy w przyszłości do Wilanowa, no i tutaj brakujące jeszcze skrzyżowanie, jeżeli chodzi o lewoskręt właśnie ze Spacerowej. On cały czas nie powstał, włącznie z tym przejściem dla pieszych, które tutaj po prostu jeszcze jest w tym czasowym trybie. Jezdnie też tutaj, jak widzicie, Spacerowej docelowo będzie mieć oczywiście dwie jezdnie, znaczy 2 pasy w dół, 1 pas do góry i będą dodatkowe prawoskręty i lewoskręty, w zależności oczywiście od ulic wjazdowych i wyjazdowych. Niemniej cały czas to jeszcze nie zostało zrealizowane i na Spacerowej dużo się nie dzieje. W sensie, jak nagrywałem tą inwestycję, to raczej prac budowlanych na tym odcinku zbytnio nie widziałem, chociaż widać, że faktycznie pojawiają się tam osoby i jakieś mniejsze prace cały czas są realizowane. Tymczasem to był na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film ze tramwaju do Wilanowa Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film ze tramwaju do Wilanowa pojawi się we wrześniu, kiedy w teorii tramwaj miał pojechać, ale wiemy, że już teraz nie pojedzie. Niemniej będę się starać, żeby na początku września nagrać tę całą inwestycję, żebyśmy zobaczyli, ile faktycznie nam brakowało do tego, żeby ten tramwaj już wtedy pojechał. I na całym odcinku można było już sobie jeździć tramwajami. Przypominam Wam też, że zmiana organizacji ruchu, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, ma być planowana dopiero kiedy będzie ukończony układ nowy drogowy, więc chyba za rok ZTM dopiero wprowadzi nowe autobusy, ale może się to coś zmieni. Znając życie, nowy układ autobusowy będzie wprowadzony dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku, włącznie wraz z uruchomieniem nowej pętli tramwajowej na Stegnach, więc tutaj też sobie jeszcze trochę poczekamy, jeżeli chodzi o te prace. Natomiast linia tramwajowa 15 i 14 mają dojechać tutaj do Branickiego. Tu jeszcze brakuje małego odcinka, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe tam na samym końcu, jeżeli chodzi o przystanek Branickiego. No i oczywiście 19 będzie jeździć na Stegny. Z tym, że to co Wam teraz mówię, to są plany, jakie były z konsultacji społecznych, a wyniki konsultacji społecznych dopiero poznamy mniej więcej w połowie sierpnia 2024 i później będziemy analizować sobie, co nam ZTM tutaj zaproponował i później będziemy jeszcze myśleć, kiedy właściwie z tego nowego transportu skorzystamy, bo teraz jeszcze aktualnie nie wiemy. Przy okazji, na sam koniec jeszcze raz przypominam, jakie są aktualne terminy, jak nagrywam ten film na 23 lipca 2024 roku. Termin jest taki: tramwaj do Branickiego tutaj ma dojechać na przełomie października i listopada 2024. Tramwaj na Stegny ma dojechać w pierwszym kwartale 2025 roku, a cała inwestycja tramwaju do Wilanowa ma być ukończona w połowie 2025 roku. Ale mam nadzieję, że to szybciej ukończą i lepiej ukończą niż tramwaj na Kasprzakach, który do dziś jeszcze jest nieukończony. Dlatego tego nie podsumowałem. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale, no i niedługo w filmie z S7, z Poznania i z Zakopanego więcej filmów. Cześć!